Z jednej strony mówię, są znowu zdania podzielone. Kogo nie zapytasz, to jedni powiedzą tak, zaraz będzie wyprzedaż i nie ma, drudzy mówią, no nie ma opcji, nie, mieszkania nie spadną. No i... Czy ktoś dzisiaj ma możliwość kupienia mieszkania? Moim zdaniem to jest dobry czas na to, żeby sobie poszukać, ponegocjować z deweloperem, kupić takie mieszkanie. Poza jakiś czas będzie ciężko kupić mieszkanie ze względu właśnie na cenę, bo będzie coraz wyższa, albo na to, że już nie będzie dostępna. No ziemi też nie przybywa w dużych miastach, w dobrych lokalizacjach, więc warto się nad tym pochylić. No to bardzo fajne są dzisiaj franczyzowe jakieś, nie wiem, kebabownia na przykład, tak? I znam znajomych, którzy 15 tysięcy wyłożyli na punkt do kebaba, przyczepa i zarabiają między 10 a 20 tysięcy złotych miesięcznie, w zależności od tego, czy jeżeli masz niedużo pieniędzy, a to ciężko je było odłożyć, to warto, żeby je szanować. 50 tysięcy to są bardzo podobne kwoty. No wiaduję, że dzisiaj wynajmują mieszkanie, mają na tym 7% rentowności, a oprocentowanie kredytu mają 9,5%. No to dokładają co roku 2,5% ekstra, więc lepiej się skeszować, nie mieć kłopotów. Dzisiaj wiemy, że dużo ważniejsze są kontakty biznesowe, networking, znajomości, ale nie te znajomości takie, na zasadzie znam dyrektora, to wszystko załatwię, tylko bardziej znajomości tego, żeby ktoś Cię poznał personalnie. Moje przewidywania są takie, że jeszcze powinniśmy się osunąć przy Bitcoinie w granicach 15-17 tysięcy dolarów. Cokolwiek robisz, rób to w dobrym stylu. Lancerto, partner biznes misji. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem Dariusz Barski, ekspert do spraw finansowania nieruchomości, ale też współwłaściciel projektu Flat for Flip, platformy, która posiada ponad 7 tysięcy apartamentów NFT w 7 państwach Europy, tak? Z tego co wiem. I bardzo się cieszę, że udało się spotkać, bo dużo będzie dzisiaj o nieruchomościach. Miło mi, witam Was bardzo serdecznie. Darku, wiem, że też Twój wspólnik jest w Chinach, także gorąco go pozdrawiamy. Nie mógł być z nami, my siedzimy w Polsce, w Rożnowie, on jest w Chinach, tak? Tak, to prawda. Marcin pojechał podbijać rynki azjatyckie. Tam jest bardzo duże zainteresowanie inwestorów z rynku azjatyckiego nieruchomościami w Europie. Ponieważ mamy projekt międzynarodowy, to właśnie tam jest i będzie przez najbliższe 3 miesiące budował tam relacje i pozyskiwał inwestorów do naszego projektu. No, bardzo ciekawe, to też bardzo o tym bym chciał porozmawiać. Jak to jest niebywałe, że Polacy budują takie firmy, właśnie międzynarodowe, podbijamy świat, więc jest naprawdę duma, ale zanim zaczniemy, no to jest takie standardowe pytanie o Twoje dzieciństwo. Czy w dzieciństwie było coś, co odróżniało Cię od rówieśników? W dzieciństwie na pewno było coś, a tym czymś to była smykałka do tego, żeby już mieć swoje pieniądze albo zarabiać pieniądze, więc ja od małego albo kosiłem trawę, albo myłem samochody, albo wyprowadzałem psy, albo sprzedawałem gry na chyba wtedy Commodore i Amiga, czyli takie komputery, gdzie teraz młodzież nie wie, co to jest, a ja musiałem czekać, aż się gra wczyta 1,5 godziny, więc już od małego na pewno pilnowałem, co zrobić, żeby mieć jakieś wolne, własne środki. No dobra, to przejdźmy do sytuacji na rynku nieruchomości. Właśnie, jakie jest Twoje zdanie, jak oceniasz aktualną sytuację na rynku nieruchomości? Jedni mówią, że jest bańka, jedni, że kryzys, że już nie sprzedają się mieszkania. Jak to jest w ogóle naprawdę dzisiaj? Z punktu widzenia mojego, czyli osoby, która współpracuje zarówno z deweloperami, jak i klientami końcowymi, którzy kupowali i kupują nieruchomości na rynku pierwotnym i wtórnym, muszę przyznać, że to jest dość ciekawy czas, dlatego że przez to, co się stało ze stopami procentowymi, przez to, że pospadały ludziom zdolności kredytowe, moim zdaniem wymienia się trochę osoba, która kupuje nieruchomości. Czy ten inwestor to już nie jest zwykły Kowalski, który kupuje sobie trzecie, czwarte mieszkanie, żeby mieć w pakiecie u siebie pod wynajem, ale są to osoby, które albo mają pieniądze, zarabiają i chcą sobie kupić swoje mieszkanie pierwsze. Czy stopy procentowe wysokie, kredyt jest drogi? Oczywiście, że jest drogi, natomiast pamiętajmy, że nigdy nie ma dobrego czasu, żeby wziąć kredyt. Jeżeli ktoś dzisiaj podejmuje taką decyzję, bo może sobie ponegocjować z deweloperem cenę mieszkania, to właśnie dzisiaj może to negocjować, bo jeżeli był boom 2, 3, 4 lata temu, to ciężko było negocjować ceny z deweloperami. Natomiast to, co ciekawe, dzisiaj przy kredytach ta marża jest coraz niższa, więc w sytuacji, kiedy stopy procentowe wrócą znowu do w miarę normalnych poziomów, to marża będzie niska i ten kredyt będzie tani. Więc wszystko ma swoje plusy i minusy. Dodatkowo coraz częściej zdarza się, że na rynku nieruchomości pojawiają się duzi gracze, którzy kupują pakietami całe mieszkania, ponieważ znowu urósł rynek najmu tego długoterminowego i okazuje się, że najem długoterminowy jest coraz bardziej opłacalny. Tak? Kiedyś okazało się, że jak policzyliśmy sobie najem długoterminowy to było jakieś 4-5% zysku rocznego, jak wzięliśmy pod uwagę jeszcze to, że trzeba raz na rok na przykład przy wymianie najemcy odświeżyć trochę mieszkanie, to ta rentowność spadała. Dzisiaj przez to, że mamy dość duży napływ ludności zza wschodniej granicy, do tego
nie wszystkich stać na zakup swojego mieszkania, tylko muszą wynajmować, to ten rynek najmu poszedł do góry, więc ci inwestorzy, którzy mają gotówkę, też skłaniają się ku temu, żeby kupować nieruchomość. Mm-hmm. No powiedz mi, bo też się słyszy o takich może małych deweloperów, ale też od ludzi, że ludzie przestali brać, tak powiedziałeś, kredyty przez te stopy. Nie kupujemy już mieszkań właśnie i czy też zauważa rzeczywiście, że spadła sprzedaż mieszkań? Mówię, pewnie na kredyt to zdecydowanie, no bo widzimy statystyki, ale jak to jest ogólnie, czy deweloperzy mają problem ze sprzedażą, albo też się zastanawiam, bo to wielu nas pyta, czy deweloperzy rozpoczynają nowe budowy, no bo patrząc na to, że ceny są horrendalne, metali, nie wiem, stali i tak dalej pewnie jest tego mnóstwo, no to czy w ogóle się będzie opłacało, bo deweloper też musi kupić działkę, musi dzisiaj zatrudnić pracownika i zapłacić mu godziwie, musi kupić te materiały i na końcu sprzedać i zarobić, nie? A z drugiej strony ludzie, którzy już nie mają, znaczy ta bariera nie została przekroczona. Jak ty to myślisz? Wszystko, co mówisz, jest prawda i tak naprawdę zawsze punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, czyli od tego, czy deweloper posiada bank ziemi i ma ziemię już kupioną wcześniej. I naprawdę teraz jest tak, że część deweloperów przez ostatnie pół roku wstrzymywało się z budowami i z rozpoczęciem budów. I ze względu na to, że no bali się, że wybudują, nie będzie miał kto kupić. Czyli tak naprawdę ten syndrom taki braku zdolności kredytowej i wysokich stóp procentowych. Ale są deweloperzy, którzy posiadają banki ziemi i teraz jest dobry czas na to, żeby część tych banków ziemi sprzedać, skrócić się. No bo z kolei wiedzą, że za 2 lata, jak to wszystko minie, ludzie będą chcieli kupić, a nie będzie co kupić, bo wyprzedadzą to, co jest teraz na rynku dostępne. Więc na pewno mali deweloperzy będą mieli kłopot, szczególnie ci, co budowali takie, jak ja to mówię, pod dużymi miastami, aglomeracjami, domy jednorodzinne, wielorodzinne. I to bardzo często byli mali deweloperzy, którzy powstawali z spółka 3-4 kolegów się zrzuciło na, mieli jakiś budżet, zaczęli budować, wyliczyli sobie jakąś zyskowność z tego, że będzie. I okazało się, że proces produkcji domu jest taki, jaki był, czyli oni wybudowali, natomiast teraz sprzedaż i kaszowanie jest trochę trudniejsze. I z tym jest kłopot, dlatego że osoby, które kiedyś było stać tam pół roku temu na taki dom, gdzie można było, nie wiem, 600-700 tysięcy wziąć kredytu, to dzisiaj mogą wziąć tylko 300 tysięcy. I bardzo często jest tak, że ci ludzie nie mają tych 300 tysięcy ekstra, więc muszą się wycofać z umów. Podsumowując, mali deweloperzy będą mieli trudniej. Jeżeli mieli jeszcze finansowanie bankowe na inwestycje, to na pewno będą musieli szybko sprzedawać, bo jest dość duża cena pieniądza. Natomiast ci duzi deweloperzy wstrzymali budowy, te, które mogli wstrzymać, czyli nie rozpoczynali nowych. Natomiast wcale ta sytuacja nie jest taka zła teraz, dlatego że materiały trochę potaniały. Przez to, że jest zastój na rynku nieruchomości trochę, no deweloperzy mają spadki po 60-70%, jeżeli chodzi o sprzedaż nowych mieszkań. Tylko pamiętajmy, że my spadamy z bardzo wysokiego pułapu. Mamy chwilę, samolot właśnie leci, to go... Ale to są uroki właśnie nagrania naszego, także tutaj na żywo, także myślę, że to jest taka atrakcja tego miejsca, ale muszę przyznać, że miejsce jest naprawdę piękne tutaj, także docelowo pewnie będzie informacja, co można zrobić, żeby w takim pięknym miejscu wypoczywać sobie już niedługo. Natomiast wracając do deweloperów, duzi deweloperzy sobie poradzą, a mali deweloperzy będą musieli szukać albo wsparcia u dużych, albo będą po prostu musieli szybko zamykać inwestycje. No dobra, a jestem bardzo ciekawy, czy sądzisz, że mieszkania, że ceny mieszkań spadną, bo właśnie no dzisiaj na przykład metr mieszkania w Warszawie potrafi kosztować 20 tysięcy złotych, nie? I te ceny, tak jak mówisz, jesteśmy spadamy z wysokiego pułapu, tak? Ale czy też ceny według ciebie mogą spaść, bo z jednej strony mówię, są znowu zdania podzielone, kogo nie zapytasz, to jedni powiedzą tak, zaraz będzie wyprzedaż i nie ma, drudzy mówią, no nie ma opcji, nie, mieszkania nie spadną. No i jak to jest? Ja ci powiem, że ja zawsze lubię patrzeć, co się dzieje na zachodzie i tak naprawdę jak na zachodzie popatrzymy, ja jeszcze tam kilkanaście lat temu, jak byłem w Szwajcarii, to tam mało kto miał własne mieszkanie, bo były bardzo drogie mieszkania i wszyscy wynajmowali. I za granicą jest bardzo często tak, że właścicielami dużych osiedli nawet, czy też całych inwestycji są fundusze, które wynajmują normalnie mieszkańcom, bo zwykły użytkownik, czy tam mieszkaniec nie ma zdolności kredytowej, albo jest na tyle drogo, że po prostu go nie stać i łatwiej jest wynajmować. I myślę, że my będziemy coraz bliżej do tego modelu się zbliżać, więc jeżeli dzisiaj zwykły Kowalski nie ma zdolności, to mieszkanie się sprzeda, cena moim zdaniem wcale nie będzie spadać. Może pojedyncze przypadki będą, jeżeli ktoś będzie rzeczywiście miał kłopoty finansowe i będzie chciał sprzedać szybko, żeby się nie zadłużać albo nie wpaść w jakąś pętlę kredytową. Natomiast ceny nieruchomości moim zdaniem w dużych miastach, w aglomeracjach nie będą szły na dół, tylko będą się utrzymywać i będą potem szły do góry, dlatego że okaże się, że biznes najmu będzie dużo bardziej opłacalny. Rentowność najmu na zachodzie mieszkaniowego to jest 3-4%, jeżeli u nas będzie 6-7-8, to każdy fundusz zagraniczny woli przesunąć pieniądze do Polski. Oczywiście mamy ryzyko wojny i to jest to, co gdzieś tam powstrzymuje te kapitały zagraniczne, żeby tu inwestować, bo wbrew pozorom
Jesteśmy bardzo blisko tego konfliktu, który jest dzisiaj i on jest w dość dużym stopniu ryzyka, ale myślę, że na tyle opłacalny jest biznes dla dużych inwestorów zagranicy, że będą powoli wchodzić na rynek i te mieszkania, które się budują, bardzo często się zdarza tak, że duże fundusze zagraniczne kupują dewelopera wraz z jego całym bankiem ziemi, z inwestycjami, które ma prowadzić właśnie po to, żeby można było potem wynajmować. Więc jeżeli ktoś dzisiaj ma możliwość kupienia mieszkania, moim zdaniem to jest dobry czas na to, żeby sobie poszukać, ponegocjować z deweloperem, kupić takie mieszkanie. Poza jakiś czas będzie ciężko kupić mieszkanie ze względu właśnie na cenę, bo będzie coraz wyższa, albo na to, że już nie będzie dostępna. No ziemi też nie przybywa w dużych miastach, w dobrych lokalizacjach, więc warto się nad tym pochylić. No ja też tak, to jest też moje zdanie, też się z tym zgadzam. No dobrze, a jeszcze pytanie właśnie o takich przeciętnego Kowalskiego i czy myślisz, że właśnie ludzie mogą przestać spłacać kredyty, czy czeka nas właśnie jakaś taka fala bankructw, bo ja na przykład też znam przypadki z życia, że na przykład nie wiem, ktoś wziął kredyt na dom, nie dość, że kredyt wzrósł drugie tyle, to jeszcze budowa domu wzrosła drugie tyle, więc ktoś dostał podwójnie, nie? I jak ty myślisz, taki przeciętny Kowalski, czy sobie da radę, jak to w ogóle może być? Wiesz co, no ja jestem szczęśliwym posiadaczem kredytu we franku szwajcarskim i miałem okazję współpracować, bo od 17 lat zajmuję się pośrednictwem finansowym, a od 7 specjalizuję się w pozyskiwaniu finansowania dla firm z dobrotami powyżej 5 milionów złotych, plus do tego deweloperów i osób z rynku nieruchomości. I pamiętam czasy franka szwajcarskiego i tam była pułapka kursowa tak naprawdę, czyli zaciągnąłeś 300 tysięcy kredytu, a przez to, że frank poszedł do góry, to nagle się okazało, że masz 600 tysięcy kredytu, a wartość nieruchomości jest 400, bo trochę poszła do góry, więc byłeś niewolnikiem banku, nie mogłeś tego sprzedać, bo jakbyś sprzedał, to i tak masz jeszcze kredyt do spłacenia. Złotówkowi klienci mają, moim zdaniem, taki komfort, że ten wkład własny na poziomie 10 czy 20%, który mieli, to nawet jak sprzedadzą to nieruchomość, a ceny nieruchomości raczej w ostatnich latach rosły, więc na pewno ta cena jest wyższa niż tą, którą płacili, to są w stanie się skeszować, spłacić kredyt, nie mieć zobowiązania i przejść na system wynajmu. Poczekać na lepsze czasy i wtedy sobie zastanowić się, czy chcą kupować mieszkanie, czy go nie chcą kupować. Myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o bankructwa, sporadyczne przypadki pewnie ludzi, którzy brali pod korek, jak to się mówi, czyli jak brali trzecie, czwarte mieszkanie, załóżmy, na zdolności kredytowej, którą mieli, jak im poszły raty razy dwa, to rzeczywiście mogą mieć teraz kłopot, ale to spowoduje, że będą chcieli skrócić się z jakiegoś mieszkania. Czy będą sprzedawać dużo poniżej ceny i rynku? Ciężko powiedzieć, bo to zależy na ile mądrze zarządzają budżetem. Jeżeli mądrze zarządzają budżetem, to pewnie będą to ceny rynkowe. Natomiast jak ktoś będzie miał sytuację podbramkową, to żeby nie wpadać w spiralę długów, do biku nie trafić i tak dalej, to będzie chciał się skeszować szybko z jakiegoś jednego mieszkania, żeby złapać oddech i spłacić sobie te kredyty, które są najdroższe dla niego. Bardzo fajnie, że tak wytłumaczyłeś, bo rzeczywiście ludzie właśnie nie patrzą na to, że rzeczywiście dzisiaj nawet jak ich nie stać na kredyt, jak sprzedadzą, to i tak nie są do tyłu. Znaczy to jest, słuchajcie, wyobraźcie sobie sytuację taką, że miałem klienta, który kupił sobie kawalerkę, wtedy banki dawały nawet na 120% wartości nieruchomości, był taki bank jeden, który dawał we franku szwajcarskim. Kupili nieruchomość za 300 tysięcy złotych, frank poszedł do góry, jest warta 600 tysięcy kredyt, a oni mieli 400 do wartości nieruchomości. Więc chłopak z dziewczyną okazali się, że muszą się rozstać, no i teraz co robić, nie? I mają kłopot. To było tak jak w Stanach było tak, że jak był kryzys, bank został właścicielem nieruchomości, mógł sobie zrobić z tym, co chce. Więc jeżeli byłaby opcja taka, że frankowicze przynoszą kluczyki do banku od swojego mieszkania i ma komfort, bo ma zdolność kredytową, może sobie wziąć kolejny kredyt, no bo on dobrze płacił. To jest tylko kwestia, że bank się źle zabezpieczył. Znowu całe ryzyko finansowe było na kliencie. Oprócz ryzyka kursowego było jeszcze to ryzyko dotyczące zabezpieczenia. Więc myślę, że tutaj klienci frankowi mieli dużo gorzej i też pamiętam historię, jak było, trzeba było brać w złotówkach, jak się zarabia w złotówkach. Dzisiaj mamy historię, że ludzie w złotówkach zarabiają w złotówkach, ale mają wakacje kredytowe, które są, bo przecież nie wiedzieli. Oczywiście jest dużo prawdy w tym, że rzeczywiście stopy procentowe były najniższe od bardzo dawna. Oczywiście nasz prezes NBP mówił o tym, że nie powinno się nic zmieniać jeszcze w tamtym roku, chyba w październiku. Natomiast no, musimy mieć świadomość tego, że te podwyżki, które nastąpiły, były bardzo szybko, w krótkim czasie i to była taka terapia bardzo mocno szokowa. Oprocentowanie kredytów stałe było wprowadzane powoli, nie było promowane praktycznie w ogóle przez banki. Banki musiały pokazywać, że dają taką ofertę klientowi. Natomiast no, nie było to na tyle łatwo pokazywane, że może być taki skokowy wzrost
WIBOR-u. Także podsumowując, jeżeli chodzi o ludzi, którzy mają dzisiaj kredyty w złotówkach, to moim zdaniem mają dużo lepszą sytuację niż ci, co mieli we franku, bo po pierwsze mogą sobie sprzedać nieruchomość i przejść na system wynajmu. Te wynajmy dzisiaj też są jeszcze cały czas atrakcyjne, a jeżeli nie, no to trzeba się skrócić z jednej czy z dwóch nieruchomości. Jest dobry czas, mam takich klientów, którzy właśnie podpowiadają im, żeby sobie policzyli, jak mają stopy zwrotu z najmu, bo się okazuje, że dzisiaj wynajmują mieszkanie, mają na tym 7% rentowności, a oprocentowanie kredytu mają 9,5%. No to dokładają co roku 2,5% ekstra, więc lepiej się skaszować, nie mieć kłopotów związanych z kredytem, nie? A co myślisz o podaży na rynku wtórnym? W ogóle co z mieszkaniami na rynku wtórnym? Czy one będą się też sprzedawać i jak to w ogóle prognozujesz? Rynek wtórny jest dość specyficzny, dlatego że okazje inwestycyjne, takie, które kiedyś były, pojawiały się, to teraz ich coraz mniej tak naprawdę, czyli takich, gdzie się kupuje rudery do remontu i potem się naprawia czy remontuje za nieduże pieniądze, ponieważ teraz przy tym dużym wysypie dobrej jakości mieszkań na rynku pierwotnym, gdzie kupuje ktoś na tak zwanego albo szybkiego flipa od dewelopera, wykańcza wysoki standard i sprzedaje, ten rynek wtórny już jest trochę mniej atrakcyjny, natomiast na pewno ceny, jeżeli będą normalne na rynku wtórnym, bo okazało się ostatnio, że ceny na rynku wtórnym poszybowały też mocno do góry, bo ludzie kupowali tu i teraz, bo chcieli albo mieć już od razu czynsz i wpływy z czynszu, albo chcieli już mieszkać, a u dewelopera te terminy były przynajmniej półtora roku do przodu i trzeba było czekać, więc to też... Plus rynek, później wykończenie. Plus nie? Wykończenie, tak, plus te ceny materiałów, nie wiadomo co się dzieje, a dzisiaj ludzie chcieli tu i teraz mieszkać i sobie jakby korzystać z tego mieszkania, więc rynek wtórny jest rynkiem, który no, będzie ciekawym rynkiem, bo będą też nieruchomości, które na pewno na rynku wtórnym, czyli te mieszkania jedno, dwu, trzyletnie, czyli takie, gdzie tam pewnie jest to kolejne mieszkanie inwestora, który sobie kupił, będzie łatwiej kupić za dobrą cenę, już wykończone, gotowe. Natomiast te takie okazyjne, myślę, że tutaj nie będą się pojawiać, bo przeważnie to są nieruchomości, które ktoś ma, tam nie ma kredytów. No i tutaj ten rynek będzie ciekawy na pewno. Mhm. No trochę odpowiedziałeś na tym, że jest teraz w takim razie dobry czas na nieruchomości, bo mogą iść tak jak na zachodzie i tak dalej, patrząc właśnie, że rzeczywiście dużo analogii jest z tymi krajami. No dobra, ale chciałem przejść teraz do projektu Flat for Flip i jakbyś mógł powiedzieć, czym w ogóle jest ten projekt i przybliżyć w ogóle naszym widzom, bo brzmi tajemniczo i trochę, tak jak mówię, kojarzy się z flipami, no bo od razu... Taki był zamysł, żeby się kojarzył z flipami, dlatego że my, pracując w finansach, mój wspólnik Marcin też pracuje w finansach, zauważyliśmy kilkanaście miesięcy temu, że może się pojawić problem z pozyskiwaniem finansowania dla branży zarówno deweloperskiej, jak i branży tych inwestorów na rynku nieruchomości, ze względu na to właśnie, że banki będą zaostrzać politykę finansową, będzie WIBOR szedł do góry i tak dalej. A z drugiej strony obserwujemy to, co się dzieje na rynku kryptowalut. I nasz projekt ma połączyć inwestorów z rynku kryptowalut z inwestorami z rynku nieruchomości. Po co? Po to, żeby ludzie z rynku nieruchomości mogli pozyskać finansowanie z rynku kryptowalut, bo tam są nadwyżki finansowe, albo pozyskać wspólnika, pożyczkodawcę albo klienta na produkt końcowy, tak? Czyli to, jeżeli dzisiaj masz inwestycje i bardzo często się zdarza tak, że ktoś prowadzi jakiś projekt, no ale to co wiemy, no nie ma tego klienta końcowego, bo okazuje się, że nie ma zdolności kredytowej, to nasz projekt ma być takim projektem, gdzie możesz dać okazję inwestycyjną, powiedzieć, że szukasz klienta właśnie na ciekawą nieruchomość inwestycyjną, nie wiem, w Krakowie, Warszawie, Gdańsku, gdziekolwiek i my takiego inwestora możemy dostarczyć, ponieważ projekt jest międzynarodowy, to mamy dużo inwestorów z zagranicy, którzy się interesują rynkiem europejskim, Polska jest dalej atrakcyjnym rynkiem i chcemy tych inwestorów jednych i drugich połączyć. Będą trzy obszary i trzy problemy, które rozwiązujemy. Pierwszy to finansowanie. Chcemy tych inwestorów włączyć, żeby mogli sobie pomagać od strony finansowania inwestycji. Drugi obszar to jest networking tak naprawdę i kontakty biznesowe. Dzisiaj wiemy, że dużo ważniejsze są kontakty biznesowe, networking, znajomości, ale nie te znajomości takie, na zasadzie znam dyrektora, to wszystko załatwię, tylko bardziej znajomości tego, żeby ktoś cię poznał personalnie, wie kim jesteś, co robisz, czym się zajmujesz, miał okazję z tobą porozmawiać. No i trzecia rzecz, która jest, to jest edukacja. Jest bardzo dużo inwestorów, którzy zaczynają na rynku nieruchomości inwestować, chcą zacząć inwestować. Te progi inwestycyjne wydaje się, że teraz muszą być bardzo wysokie. Szkolenia dużo kosztują z rynku nieruchomości, tak samo z rynku kryptowalut. I chcemy dla właścicieli naszego NFT, którzy je sobie nabędą na największej giełdzie OpenSea, bo tam jesteśmy notowani, będą mieli dostęp do naszej platformy edukacyjnej, gdzie będziemy zamieszczać materiały edukacyjne dotyczące właśnie nieruchomości po to, żeby za koszt jednego NFT mieć dostęp do kilkudziesięciu różnych szkoleń, które na rynku kosztują kilkaset tysięcy
złotych. No to powiedz mi, czyli z tego co ja rozumiem, to jest tak, że osoby właśnie z krypto mogą współfinansować, udzielać pożyczek takim tradycyjnym inwestorom na budowę, tak? Dobrze to rozumiem? Tak. Znaczy, no, to dzisiaj są różne grupy na Facebooku, są różne grupy biznesowe, które ktoś mówi, mam super pomysł, mam do wybudowania 20 domków nad jeziorem i potrzebuję na to tam kwotę X, nie? No i szuka wśród normalnych, standardowych inwestorów, oni albo pieniądze mają, albo nie mają, próba zabezpieczenia się samej struktury organizacyjnej, czy są udziały w spółce, czy potem tylko w zyskach, czy to jest pożyczka, to my jakby łączymy środowiska, które na dzisiaj dla tych ludzi z rynku tradycyjnego były niedostępne, bo musimy sobie zdawać z tego sprawę, że to, co jest w rynku krypto i tym cyfrowym rzeczą naturalną, jak portfel cyfrowy, kupno za kryptowaluty, przesyłanie pieniędzy w 3 sekundy między ledgerami, to jest coś normalnego, to dla tradycyjnego inwestora z rynku nieruchomości, który musi dotknąć, zobaczyć i to musi poczuć, to jest to trudność, żeby oni ze sobą mogli współpracować. Natomiast rzeczywiście dzisiaj my chcemy pokazać ludziom z rynku nieruchomości, że jest grupa inwestorów, którzy mają pieniądze, która dla nich dzisiaj była niedostępna, bo nie mieli z nimi kontaktu i mogą z nimi współfinansować projekt, czyli mogą zostać ich wspólnikami, mogą im pożyczyć pieniądze albo mogą kupić od nich produkt gotowy, dając im pieniądze na inwestycje. No bo wiemy, że te modele są różne i tak naprawdę jeżeli ty byś budował osiedle domków i ja mówię, dobra, jestem takim domkiem zainteresowany, ten domek kosztuje, załóżmy, nie wiem, 700 tysięcy, a ja mówię, dam ci 500 teraz i ty nie musisz brać finansowania zewnętrznego, bankowego, od kogoś innego. No i ty mówisz, okej, to biorę. Ja mam rabat 200 tysięcy, więc jestem zadowolony, ty masz kasę od razu, tak? Masz za co wybudować i projekt rośnie. Więc to jest to, że możesz dostać dostęp do gotówki, która dzisiaj na rynku dla tradycyjnego inwestora była niedostępna. To może teraz spróbujmy połączyć się z Chinami i z Marcinem i chciałbym go właśnie zapytać też o to, jak w ogóle udało się nawiązać relacje takie międzynarodowe, jak w ogóle podbijać rynki, jak jest teraz w Chinach i w ogóle, no jak to tam wygląda? Czy ludzie jest zainteresowani polskim projektem, no bo to też nie jest łatwe, jak przyjeżdża Polak do Chin i chce coś sprzedać, tak? Więc jakbym mógł powiedzieć, spróbujemy się połączyć, także przenosimy się do Marcina. Witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie. Ja właśnie jestem teraz w Chinach, w mieście Hangzhou, gdzie tutaj właśnie spotykam się z różnymi inwestorami oraz osobami zainteresowanymi rynkiem NFT. Wszystko zaczęło się w maju, podczas gdy przygotowywaliśmy się do mintu. Nasz marketing działał właśnie nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie. Nasze filmy pojawiły się w Stanach Zjednoczonych, ale również właśnie tutaj w Azji. I z racji tego, że właśnie ruszyliśmy z marketingiem na wschód, pojawiły się osoby, które chciały wesprzeć nasz projekt. Tutaj była osoba właśnie jedna z Chin oraz jedna osoba z Korei. Serdecznie pozdrawiam te osoby, chociaż myślę, że raczej nie będą oglądały filmu w języku polskim, z racji tego, że nie mówią po prostu po polsku. Natomiast właśnie wszystko zaczęło się od tego. Potem z tymi osobami po prostu bardziej się skolegowaliśmy. Często bywaliśmy na spaces organizowanych właśnie dla tej społeczności tutaj azjatyckiej. I z racji tego, że było dość duże zainteresowanie naszym projektem tutaj właśnie na wschodzie, w końcu zdecydowałem się na to, żeby tutaj przyjechać na miejsce i móc rozmawiać z tymi ludźmi tutaj bezpośrednio, no bo wiadomo, jednak taki kontakt bezpośredni jest zawsze dużo lepszy i zawsze lepiej można kogoś zaciekawić naszym projektem. Czyli jak podbijać rynki zagraniczne, jeszcze na ten moment się nie mogę wypowiedzieć. Chętnie się wypowiem, jak podbijać rynki zagraniczne, jak mi się już uda taki rynek podbić. Natomiast jak zacząć, to tak jak właśnie wspomniałem w poprzednim pytaniu, przede wszystkim należy sobie znaleźć taki punkt zaczepienia, czyli osobę, do której możemy tam pojechać, osobę, która pomoże nam też wprowadzić nas tutaj na miejscu w ten rynek. Dla mnie dużym ułatwieniem był tutaj fakt, że moja dziewczyna Telimena często bywa w Chinach i dzięki niej po prostu przyjazd tutaj był w ogóle możliwy, ponieważ teraz przyjechać do Chin jest bardzo ciężko ze względu na wszystkie sprawy związane z wizami itd., itd. Natomiast właśnie tutaj wszystko się tak fajnie złożyło, że po pierwsze kontakt do bliskiej osoby, która często jest tutaj na miejscu oraz nasi ambasadorzy pozwolili tutaj przygotować się lepiej do tego przyjazdu, prawda? A już będąc na miejscu, tak naprawdę wszystko się układa samo, jak to też ja często mówię, trzeba po prostu zaufać procesowi. To znaczy na miejscu po prostu poznajemy osoby, a od naszych ambasadorów, które umawiają spotkania tutaj na miejscu, tam poznaje się kolejne i kolejne osoby, które i tworzyć taka mapa, dzięki której możemy docierać do bardzo ciekawych osób. Ja tutaj tak naprawdę jestem dopiero 3 dni na takiej wolności, bo wcześniej była kwarantanna, prawda? Ale już w ciągu tych 3 dni udało się pozyskać wiele kontaktów, dotarłem do wielu osób,
dzięki którym po prostu przeniesiemy nasz tutaj poziom naszego platform na dużo wyższy level. Między innymi taka ciekawostka, ostatnio przechodząc nawet przez pasy, podeszła do mnie dziewczyna, która właśnie do mnie coś tam zagadała, hello. A z racji tego, że tutaj mało osób mówi po angielsku, ja też z nią porozmawiałem, co się okazało? Z prostej takiej gadki okazało się, że była to dziewczyna, która prowadzi TikToka na cały świat, gdzie tutaj właśnie dzieli się kontaktami i próbuje rozpromować właśnie różne nowinki techniczne dla osób w Chinach, w Azji, ale nie tylko, bo również to jest kanał właśnie ogólnoświatowy. I dzięki takiej prostej rozmowie już po prostu udało się fajny kontakt pozyskać. Moja rada do osób, które chciałyby pojechać do innego miasta i zastanowić się, w jaki sposób mogą rozwinąć tam właśnie swoją bazę kontaktów oraz dotrzeć do ciekawych osób, to zdecydowanie po prostu trzeba rozmawiać, bywać w różnych miejscach, dać szansę się poznać. Myślę, że tutaj nie jest kwestia narodowości, ale zdecydowanie osobowości, prawda? Tutaj mogę dać taki prosty przykład na zasadzie właśnie tych Chin. Tutaj Chińczycy na przykład mają bardzo takie podejście właśnie biznesowe. Na każdym kroku oni chcą robić biznes, chcą poznawać ludzi, dzięki którym faktycznie mogą więcej zarabiać, łączyć te swoje kontakty, co właśnie w przyszłości ma się przełożyć na to, że będą robić jakiś biznes. Taka ciekawostka, w momencie kiedy leciałem z jednej miejscowości do drugiej samolotem, w krótkiej rozmowie poznałem jednego Chińczyka, dosłownie 5 minut po naszej rozmowie, po takim krótkim small talku, on zaczął już proponować, żebym został ambasadorem jego projektu. On tam sprzedawał rzeczy związane z medycyną, taki sprzęt, który pomaga osobom, które mają cukrzycę, i już chciał zaproponować mi współpracę, żebym właśnie na terenie Polski działał, prawda? To jest jeden przykład. Drugi przykład, osoba, która została też poznana całkowicie przypadkowo. Okazało się, że jej znajomi handlują materiałami do produkcji odzieży i również okazuje się, że tam istnieje duże pole do współpracy, gdzie te osoby tak naprawdę same wychodzą z propozycją. Więc tutaj twoje pytanie, czy łatwo jest Polakom zainteresować kogoś za granicą? W krajach takich jak Chiny, tu jest tak, że wystarczy po prostu słuchać i pozwolić tym osobom z zagranicy po prostu dotrzeć do nas i nawiązać razem biznes. Więc to naprawdę nie zależy od osobowości, to naprawdę nie zależy od narodowości, tylko zdecydowanie od osobowości. No dobra, no to wróćmy teraz znowu do Polski i chciałem zapytać, bo wiem, że w twoje NFT-ki masz też jakieś tam, bo powiedziałeś o tych szkoleniach, o dostępach i tak dalej, ale też niedawno mieliśmy gościa Marka Zmysłowskiego i wiem, że wasze NFT potrafią, mają jakiś rabat, nie wiem, jakbyś mógł o tym przybliżyć, bo tylko usłyszałem o tym, a chciałem się dowiedzieć. Tak, jak usłyszałeś, to poczta pantoflowa działa. Prawda jest taka, że zgłaszają się do nas właściciele, founderzy różnych projektów deweloperskich albo inwestycyjnych, gdzie chcą wykorzystać nasze NFT do tego, żeby dotrzeć do inwestorów czy osób z rynku albo nieruchomości, albo z rynku właśnie krypto, czyli takiego rynku klienta, którego do tej pory nie mieli. I rzeczywiście nawiązaliśmy współpracę z Markiem Zmysłowskim. Jesteśmy jedynym projektem NFT, z którym współpracuję. Mamy specjalną ofertę dla osób, które posiadają nasze NFT. Oczywiście oficjalnie nie mogę mówić wszystkim, bo to tylko mają te osoby, które posiadają nasze NFT. Nasze NFT dzisiaj na OpenSea tam jest w granicach 300-400 dolarów, więc jeżeli ktoś chciałby mieć ciekawy rabat na naprawdę super miejscówkę na Dominikanie, gdzie to naprawdę styl życia, bycia i ciekawe osoby będą mieszkać, to myślę, że warto, bo biorąc pod uwagę to, co się dzieje na rynku nieruchomości w Polsce i w Europie, to po pierwsze to jest ciekawa inwestycja, taka dla siebie nawet, żeby sobie tam 2-3 miesiące zdalnie popracować, jak również biznesowo, ponieważ to będzie też możliwość posiadania tam najmu krótkoterminowego i na tyle jest to ciekawa destynacja dla ludzi, że będzie to na pewno dużo łatwiej uzyskać zwrot z inwestycji niż w jakichś innych lokalizacjach. Być może kiedyś właśnie w Polsce i nawet w Wrocławiu będzie też NFT, jaka zniżka, także zobaczymy. Ale to właśnie o to chodzi, tak? Że tak naprawdę dzisiaj gro inwestorów z rynku nieruchomości nie zdaje sobie z tego sprawy, że jest świat cyfrowy inwestorów, do których dzisiaj nie masz dostępu, czyli nie działa dzisiaj normalna, duża platforma dotycząca nieruchomości, która jest ogólnopolska i tam masz reklamy, bo to są cały czas ci sami klienci. Dzisiaj jak chcesz sprzedać coś, co jest albo premium, albo coś, co jest fajnie zrobione, a chcesz trafić do innego klienta, to musisz wiedzieć, gdzie ten klient przebywa. Nasz klient przebywa w świecie cyfrowym, czyli w świecie NFT, w świecie kryptowalut. My dostęp do tego klienta mamy, więc jeżeli jesteś inwestorem na rynku nieruchomości, chciałbyś zaproponować swoją ofertę komuś, kto dzisiaj szuka nieruchomości, a to, co powiedziałeś o Marcinie i Azji,
to jest gro inwestorów z Azji, którzy chcą w nieruchomości w Europie wchodzić, no to tutaj mamy pole manewru, że możemy to promować na całym świecie. Mm-hmm. No ja też sam nie wierzyłem jeszcze wcześniej w te NFT, ale jak się widzi różne projekty, choćby nawet, nie wiem, programu konkurencyjnego Przygody Przedsiębiorców, którzy zbierali na lody i już jest ponad $1 milion, tak? Czy wiele projektów, które jakby zebrali właśnie na NFT ogromne pieniądze na takim finansowaniu, to jestem w szoku i trochę zrozumiałem, że wiele osób chce po prostu mieć alternatywne inwestycje, ma dużo kryptowalut, gdzieś zarobiło, więc myślę, że tak, zgadza się z tym, że to jest naprawdę przyszłość. No przy tych ruchach, co się działo ostatnio na kryptowalutach, gdzie mieliśmy zjazd o 70%, potem wzrost do 40%, to jednak ci ludzie, którzy inwestują na krypto, wiedzą, że dobrze jest część pieniędzy dać w tradycyjnym biznesie, natomiast nie wiedzą za bardzo jak. Tak? Bo to jest tak, jak my mamy swoje, jesteśmy specjalistami na rynku nieruchomości, robimy swoje rzeczy cały czas i wiemy, czy ta działka ma tyle PUM-u, czy da się sprzedać. To tak samo ci z krypto wiedzą wszystko o krypto, natomiast jak mają zaparkować w nieruchomościach, to szukają kogoś, kto im podpowie. I tym, kto ma podpowiadać, są eksperci, z którymi współpracujemy, a oprócz tego społeczność, którą budujemy. I pamiętajcie, że społeczność się buduje, że dzisiaj ten, kto dołącza do projektu, to dzisiaj to NFT kosztuje niedużo. Mamy ograniczoną ilość, bo mamy 7777 sztuk. Więc siłą rzeczy, jeżeli będzie rosła społeczność, będą deale inwestycyjne, będą szkolenia, to ktoś, jak będzie chciał tam się dostać, będzie musiał kupić od obecnego właściciela. Więc obecny właściciel, żeby sprzedać, to będzie mógł wystawić na giełdzie, no i wtedy ta cena może iść do góry. A w ogóle personalnie inwestujesz w kryptowaluty też? Czy interesujesz się tym? Tak. To jak prognozujesz właśnie teraz, bo jest ten spadek i jak już jestem przy tym, no to nie sposób nie zapytać, tak? Nie jestem ekspertem od rynku kryptowalut, to nie jest porada inwestycyjna. Nie, no twoje to zaraz nie łapał oczywiście za słowa. Słuchajcie, no moje przewidywania są takie, że jeszcze powinniśmy się osunąć przy Bitcoinie w granicach 15-17 tysięcy dolarów. I wtedy myślę, że to będzie dobry czas na to, żeby akumulować i kupować Bitcoina. Natomiast pamiętajcie, że to tak naprawdę nikt nie ma dobrego czasu. Jeżeli dzisiaj masz jakieś wolne środki, które możesz zainwestować, uważam, że kryptowaluta jest ciekawą formą, żeby posiadać z pierwszej dziesiątki, z pierwszej dwudziestki kryptowaluty. W projekty takie, które są tam powyżej 1000 miejsca na CoinMarketCapie, to bym bardzo spekulacyjnie je traktował. Natomiast no, świat idzie w stronę cyfrowej waluty, czy to będzie kryptowaluta, czy to będzie waluta dana narodowa, czy to będzie jakiś stablecoin, to na pewno się to będzie pojawiać. Więc jeżeli chcesz część swoich oszczędności, czy też część pieniędzy, które zarabiasz, zainwestować w taką kryptowalutę, to myślę, że fajnie sobie popatrzeć, zobaczyć, jakie były maksima, minima, co za danym projektem stoi, jakie ma funkcjonalności, bo to bardzo często jest tak, że Bitcoin jest najbardziej znany, najbardziej popularny jest i co ciekawe, poczytajcie sobie też, kto inwestuje w Bitcoina, że instytucje finansowe, że można płacić coraz więcej, więc to powoli jest coraz bardziej popularne. Pewnie tam 7-8 lat temu, jak kosztowało kilkadziesiąt czy kilkaset dolarów, to nikt o tym nie myślał. Maksyma miał powyżej 70 tysięcy, dzisiaj jest 20 tysięcy dolarów, 20 parę, więc znowu mamy wzrost razy 3 do zrobienia. Tak? Pytanie, czy to będzie teraz, czy to będzie za pół roku, no to kwestia jest czasu. To bardzo ciekawe, ale jeszcze wróćmy do tego swojego projektu, bo mam trochę pytanie od widzów właśnie o takie projekty i żebyś mógł powiedzieć, dlaczego jest to też dobra inwestycja w takie NFT, czy to jest w ogóle bezpieczne, bo dużo osób mówi, że też takie projekty mogą się pojawić, które mogą upaść, pieniądze przepadną i tak dalej, to jakbyś mógł odpowiedzieć właśnie, czy to jest w ogóle bezpieczne taka inwestycja? Oczywiście co, tak naprawdę ja też mówię o tym, żeby zawsze zwracać uwagę na to, po pierwsze, co ten projekt daje, czyli jakie ma wartości dodatkowe oprócz tego, że jest obrazek, bo NFT bardzo często jest traktowany, że to jest zwykły obrazek narysowany przez kogoś albo Ctrl-C, Ctrl-V i tam różne ceny za to są i tyle. Natomiast no, my mamy projekt, który daje te trzy obszary, w których mówimy, czyli ten finansowanie, dajemy networking, czyli możliwość poznania ludzi i dajemy potem edukację. I teraz u nas te apartamenty, to jest w 7 krajach apartamenty, które mają 13 albo 14 wyróżników, czyli one będzie każdy inny, wszystko było rysowane ręcznie przez naszą graficzkę, więc to powoduje, że jeżeli popatrzymy na NFT jako taki produkt, który jest unikatowy i na którym zarabiasz, jak masz najmniej popularne rzeczy, czy najmniej powtarzalne na NFT, no to ta unikatowość, mamy 5 na pewno takich w całej kolekcji, które są wypasione, najlepsze apartamenty, jakie mogą być. Jak trafisz na ten apartament, a teraz są drzwi zamknięte u nas, czyli mamy jeszcze przed revealem nasze NFT, no to może być ciekawie, bo może ten apartament dużo kosztować. Jeżeli to jest, pyta się ktoś o bezpieczeństwo, no słuchajcie, dzisiaj musimy to traktować jako, no,
to nawet ciężko traktować jako inwestycję tak naprawdę. W naszym projekcie NFT to jest dostęp do społeczności. Jeżeli ty dzisiaj idziesz na koncert Metalliki i kupujesz bilet za 1000 zł, to idziesz, kupujesz za 1000 zł, jesteś na koncercie, masz fajne wspomnienia i koniec. U nas, jeżeli kupisz sobie za $300 czy $400 NFT, to masz dostęp do platformy edukacyjnej, do społeczności, do okazji inwestycyjnych, więc możesz z tego korzystać. Mhm. Czy ktoś od ciebie odkupi to za jakiś czas, no to jak będziemy rozwijać projekt, a to robimy wszystko, żeby ten projekt rozwijać, to siłą rzeczy, jeżeli to wszystko będzie szło w dobrą stronę, no to ktoś będzie musiał zapłacić więcej niż te $300, a ty nie sprzedasz czegoś za $300, jak zarobiłeś na tym pieniądze. Jeszcze wyedukowałeś się, bo rozumiem, wyedukowałeś się, bo poznałeś się, ludzi i tak dalej. Nie? Tak jest. No, szkolenia na rynku nieruchomości wiemy, że kosztują od 3000 do 20 tysięcy złotych, jeżeli będziesz miał dostęp, mając nasze NFT do takich szkoleń dedykowanych, no to jesteś o tyle do przodu, mając dalej społeczność ekspertów czy osoby, z którymi możesz biznesy robić. Prosty przykład, znajoma taka, która współpracuje z deweloperami, no współpracuje z deweloperami i tyle, natomiast będąc w naszej społeczności dowiedziała się, że jest działka do sprzedania, działka kosztuje 20 milionów złotych i dzięki temu, że była w naszej społeczności, mogła zaproponować to deweloperowi, no i może zarobić nagle kilkaset tysięcy złotych, tak? Normalnie by tego nie zarobiła, no bo by nie wiedziała, że taka działka jest do sprzedania, więc czasami, jeżeli potraktujecie NFT jako dostęp do okazji inwestycyjnych, czy do możliwości zarabiania trochę inaczej pieniędzy, czy rozmawialiśmy o rynku nieruchomości, ile trzeba mieć pieniędzy, żeby zainwestować na rynku nieruchomości, to dzisiaj trzeba mieć albo okazję inwestycyjną, wiedzę na ten temat, że takie coś jest i potem móc komuś to powiedzieć. I można tak naprawdę dzisiaj wydając 300, 500, 1000 dolarów zarabiać kilkadziesiąt tysięcy złotych przy danym dealu, nie? No, czyli rozumiem, żeby zostać, po prostu być w społeczności, wystarczy nam $300-400 i możesz mieć... Na dzisiaj tak. No zobaczymy, jaka będzie cena na OpenSea, natomiast na dzisiaj tak. Jasne, a powiedz mi jeszcze, Darku, odnośnie tego w ogóle inwestycji, jakbyś dzisiaj miał na przykład 20 albo 50 tysięcy, to w co ty byś zainwestował, jakbyś tak mógł poradzić, bo dużo osób młodych też nas ogląda i tak dalej, takich w świecie biznesu, albo ma oszczędności, nie wiem, ci co mają dużo sobie kupią właśnie nieruchomości, ci co mają mniej, to w co byś ty polecił, jakbyś tak miał? Wiecie, z polecaniem to jest tak, że trzeba wiedzieć, jaki jest horyzont inwestycyjny, trzeba wiedzieć, jaki jest stopień ryzyka, który akceptujesz. Myślę, że bardziej jest kwestia tego, na jakim etapie życia jesteś też, nie? Bo jak jesteś młodą osobą, która może się jeszcze angażować w to, co inwestuje, no to bardzo fajne są dzisiaj franczyzowe jakieś, nie wiem, kebabownia na przykład, tak? I znam znajomych, którzy 15 tysięcy wyłożyli na punkt do kebaba, przyczepa i zarabiają między 10 a 20 tysięcy złotych miesięcznie, w zależności od tego, w jakim mają miejscu, jaki jest ruch. Pandemia notabene im pomogła, bo zaczęły się te dowozy, więc wbrew pozorom to zadziałało. Natomiast praca ciężka od rana do wieczora, bo trzeba w tym punkcie być, trzeba sprzedawać i tak dalej. Więc mówię, to zależy się od tego, co chcesz. Bardzo fajna jest próba swoich sił na giełdzie. 20 tysięcy, ktoś powie, to za mało, za dużo. Kwestia jest tylko znowu, jak chcesz na tej giełdzie grać. Jest doskonała książka, którą ostatnio czytałem, gra Cezarego Chybowskiego, gra na giełdzie. To jest taki podręcznik dla początkującego inwestora. Słuchajcie, to co jest fajne, to ja jestem starym inwestorem giełdowym sprzed jeszcze trochę było 8-9 spółek i się faksem wysyłało zlecenia. Natomiast no to jest taka książka, która po pierwsze systematyzuje, a po drugie wyjaśnia w prosty sposób te trudne pojęcia i możesz sobie spokojnie zacząć analizować spółki, czytać sobie o tych spółkach i to jest fajna rzecz. Jeżeli masz niedużo pieniędzy, a to ciężko je było odłożyć, to warto, żeby je szanować. 50 tysięcy to są bardzo podobne kwoty. No wiadomo, że można część przeznaczyć spekulacyjnie. Ciekawą rzeczą, którą ostatnio usłyszałem, są samochody takie kolekcjonerskie, typu na przykład znajomy ostatnio kupił Renault Megane Cabrio, trochę odrestaurował i sprzedał z ciekawym zyskiem, więc jeżeli ktoś ma jakąś trochę smykałkę... Możemy porozmawiać nawet przerwę, bo ja uwielbiam i się zajmuję takimi, znaczy z pasji też starymi samochodami, więc zdecydowanie... No ale to są rzeczy, które się dzieją, tak? No wiadomo, że dzisiaj ktoś może nie mieć czasu szukać, a ja widzę, że coraz więcej osób w średnim i starszym wieku jeździ sobie kabrioletami takimi fajnie odpicowanymi, starszymi i to jest Renault Megane. No, jak zobaczycie, to klima chodzi oczywiście, ledwo co, tam skrzynia biegów normalna, nie automatyczna. Ale fan z tego cabrio jest. I teraz jak sobie znajdziesz taką niszę, popatrzysz, to nie chodzi o to, żeby sprowadzać auta. Są na rynku polskim, poszukać, poszperać, poczytać.
Więc uważam, że to są takie środki, gdzie można spróbować podziałać. A powiedz mi jeszcze, bo powiedziałeś trochę o innych inwestycjach, ale czy ty w ogóle inwestujesz też w inne rzeczy, albo co też się zajmujesz, powiedzmy, no nie wiem, złoto, są właśnie jakieś alternatywne, nie, whisky, zegarki i tak dalej, czy w ogóle masz doświadczenie, czy to są też na ten czas dobre inwestycje? Wiesz co, wolałbym się nie wypowiadać o rzeczach, które ja nie inwestuję. Ja bardzo często podziwiam osoby, które wypowiadają się i znają się na rzeczach, które same nie mają z tym kontaktu. Oczywiście można być fachowcem, to też, tak jak mówię, no, sommelier zna się dobrze na winach i niekoniecznie musi być tym, kto inwestuje w wina. Ważne, że się zna, lubi to, potrafi o tym fajnie opowiadać. Branża, jeżeli chodzi o złoto, to jest naprawdę część pieniędzy, które można zainwestować. Złoto to jest taki fajny wytrych. Popatrzymy sobie na wykresy z ostatnich, nie wiem, 10-20 lat i to, czy ono zyskało na wartości, czy straciło, czy warto mieć, to każdy sobie odpowie na pytanie. Warto mieć po to, żeby sobie przewieźć sztabkę, czy tam mniejszą, większą jakąś część tego gdzieś przez granicę, jakby trzeba było jechać na wycieczkę. Natomiast inwestycyjnie wyniki nie są, że tak powiem, przekonujące, mnie przynajmniej, tak? Bo, mówię, wszystko zależy. Bardzo fajne są grunty dzisiaj, tak? Czyli mówimy o gruntach takich, gdzie można kupić ziemię rolną i liczyć na to, że jak jest to aglomeracja gdzieś duża, miejska, to za 10 lat ta ziemia rolna będzie ziemią na przykład mieszkaniową czy budowlaną, tak? I dzisiaj można ją kupić za nieduże pieniądze, więc gdzieś bym tam parkował, tylko trzeba wiedzieć, że tam jest słaba płynność, że to jest na dłuższy okres. Jeżeli chodzi o whisky, no trzeba się na tym trochę znać. No ja znam ludzi, którzy zainwestowali w whisky, są mega zadowoleni, są tacy, co stracili i to nawet chyba firmy państwowe inwestowały w whisky i też potraciły, więc słuchajcie, ja mogę mówić o tym, co ja bym zrobił. Bardzo ciekawy rynek jest rzeczywiście krypto i NFT. NFT jest rynkiem, który w Stanach jest bardzo popularny. W Polsce jesteśmy 90% osób jest przeciwna NFT, słuchajcie. Technologia, wyobraźcie sobie sytuację a propos rynku nieruchomości. Z 10-15 lat temu, jeżeli chciałem zrobić odpis księgi wieczystej, to musiałem iść do sądu, zapisać się tam do archiwum, oglądać sobie taką żółtą księgę, przewracać książkę stronę za stroną. Po pewnym czasie można już zrobić to elektronicznie, dzisiaj siedzieć przed komputerem. Docelowo może być tak, że NFT będzie zastępować odpis księgi wieczystej, czyli będzie, tak jak masz tutaj budynek piękny, którym sobie tutaj robimy wywiad, to będzie NFT, który będzie jeden do jednego przypisany do tego budynku. Dzięki temu, jeżeli będziesz ten budynek sprzedawał, to na blockchainie od razu w dniu transakcji, w tą samej sekundzie pojawi się informacja, że ten budynek należy do kogoś innego. Co to spowoduje? Że jak 15 minut później pójdziesz obok do pokoju sprzedać ten sam budynek znowu, to już ta osoba druga będzie widzieć, że już jest to inny właścicielem. Dzisiaj jeszcze jakby ktoś bardzo chciał, to może sprzedać 3 razy ten sam budynek. Znaczy mi się to marzy, bo to jest jedno, tak jak mówisz, jest to ryzyko, ale drugie to jest ten czas, który jak chcesz coś sprzedać czy kupić, to jest przecież masakra dzisiaj, że mamy cyfryzację, ale ty musisz iść do urzędu, do starostwa, do urzędów, do lasów, zagospodarowania, przecież teraz musisz wziąć urlopy, parę dni biegać, żeby tylko dostarczyć dokument, a wystarczyłoby właśnie notariusza, nawet ktoś by mógł zapłacić, ja bym zapłacił, jak ktoś ma czas, nie wiem, 100, 200, 300 zł, żebym od razu na żywo ktoś mógł pobrać z tych systemów, przecież to i tak drukują nie z archiwum ręcznie, tylko jest gdzieś w systemie. Ale oczywiście, nie? Dlatego tutaj, jeżeli to będzie wszystko tak scyfryzowane, to można sobie wyobrazić, że tak będzie i wtedy sobie będziesz na drugim końcu świata, możesz sobie wejść na giełdę, która będzie zrobiona giełda pod, z nieruchomościami NFT i będzie obrazek pokazujący twoją nieruchomość i będzie cena w set tysiącach dolarów na przykład i ktoś ci to zapłaci w kryptowalucie, czy w dolarze, w USDT, czy USDC i będziesz miał transakcję zamkniętą. Nie? I to jest piękne to, co będzie. Tylko niestety to jest jeszcze czas, gdzie te prawa własności będą musiały być wyjaśnione, zrobione i no to, przeprocedowane. To Darku, miało być o nieruchomościach. Widzę, że naprawdę masz dużą wiedzę i w ogóle finansową na różne tematy, więc bardzo się cieszę, że się udało nam te wątki poruszyć. Prawie kończąc, jeszcze przejdźmy do takich standardowych pytań i pierwsze to jest o książkę. Czy jest jakaś książka, którą poleciłbyś naszym widzom? Wiesz co, no ja tu już wspomniałem o tej książce Gra na giełdzie. To jest o tyle fajna książka, że jest pisana przez praktyka i przez osobę, która potrafi w prosty sposób wytłumaczyć. I ja uważam, że właśnie jak pytasz o te 20-50 tysięcy, to jest taka książka, która powiem ci elementarzem dla każdego z tych, co chcą coś swoją przygodę zacząć, dlatego że to potem się wszystko przekłada na każdy inny biznes, czy to jak, w jaki sposób sobie weryfikujesz projekty, które dostajesz, tak? Czyli jak ktoś ci powie, że można na mini samochodowej dobre pieniądze zarobić, to ty mając już tą wiedzę podstawową taką, wiesz, czy rzeczywiście obłożenie 60% średnio rocznie to jest możliwe, czy nie jest możliwe, tak? W projektach miniowych jest tak, że tam około 15% zakładane to jest bezpiecznie, więc uważam, że ta książka jest bardzo fajna. Cezary Chybowski to jest gość, który zna się na inwestycjach, zna się na inwestowaniu na giełdzie, więc ja go też jakby polecam. Dobry elementarz do tego, żeby sobie poczytać. Cieniutka, przyjaźnie napisana, fajne komentarze, myślę, że warto.
To kończąc, czy jest coś, co chciałbyś przekazać naszym widzom? Chciałbym przekazać, żebyście mieli otwarte głowy, żebyście sami podejmowali decyzje, żebyście sami sobie weryfikowali projekty, w które inwestujecie. I pamiętajcie, że najważniejsza inwestycja jest w siebie i w to, żeby rozwijać kontakty, czy to biznesowe, czy przyjacielskie. Pamiętać o tym, że nie wszystko się dzieje w internecie i to, co w internecie, to jest prawda. Warto czasami zweryfikować, spotkać się na żywo, bo to jest duża wartość. Dziękuję Ci bardzo, Darku, dziękuję za tą rozmowę. Cieszę się, że udało się nam spotkać. Dzięki.